A więc siemaneczko, jak już tu jesteście, zostawcie coś po sobie. Lecimy dalej z naszym Ragnarokiem. Już jest wiadomo po całej sytuacji po Ragnaroku. Ale zwiedzamy krainę. 300 metrów nam zostało do jakiegoś właśnie nie wiadomo czego, znaku zapytania. Trzeba sprawdzić, co tam jest, co tam się pojawiło. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobał short na temat żyrafa z Horizona. Zrobiłem go właśnie na YouTubie i na TikToku, więc jak ktoś jest, to zapraszam. Jakiś feedback, będę wdzięczny. No ale jesteśmy tutaj. Widać dużo trupów, a nie wiadomo, czy tutaj coś jest. Pewnie zaraz nam coś wyskoczy. No, jesteśmy coraz bliżej. Tutaj mamy portal, bramę, a to jest na dole. Aha, jest szczelina. Spoko. No to wiadomo, lecimy. Jednak sobie wezmę ostrza na tego gawiatka. Tak się tutaj ze mną się bawią. Uleczę się, żeby tutaj żadnej zaraz buby nie odwalić. Ty, jednak została odwalona. Kto by się spodziewał? No dobra, lecimy. Kolejna szczelina zrobiona przez Garma. Zamykamy? Czujesz ron na szyi. No dobra, się trochę cackaliśmy z nimi, nie? Ale wiadomo, zaraz już gościu płonie. Dobrze, na nich ewidentnie działa tutaj podpalenie. Tutaj ten cwaniaczy dla mnie za bardzo. No i tyle. Proszę. Pewnie, że dam radę. Tutaj właśnie ich tak sobie zjaramy. Ale spamerskie to jest. Ale działa. Tyle. 5 z 6, więc jeszcze jedna. Tutaj mamy. Mamy coś, czy nie mamy właśnie? Czy bugi, kolejne bugi. No, to tyle. To są bugi. Ostatnie szczątki Asgardu. No, wiadomo. Mam przedmioty jeszcze. Nie, nie, nie. Mroźna iskra. Nic tu nie mamy. Nie możemy nic z tym zrobić. No dobra. Do tych szczątek Asgardu. Teraz nie jestem przekonany. Nie no, ewidentnie muszę się cofnąć, więc w tamtą stronę. Dobrze. Dajcie znać ogólnie, jak wam się podobała nasza seria z Ragnarokiem. No bo nie oszukujmy się, jesteśmy już na ostatkach. Wiadomo, jeszcze będą filmy, bo jest co robić. Trzeba przyznać, że nawet po fabule jeszcze mamy co robić. No ale no,
to nie będzie już wiadomo to samo jak fabularne gry. Z Horizonem ostatnio już chyba się rozstałem na dłuższy czas, bo żyraf mnie tak naprawdę już tak pożegnał przyjemnym akcentem. Składanie żyrafa było. I wydaje mi się, że to będzie już dobrze, żeby się pożegnać na razie z tym tytułem. Przynajmniej na ten czas, może jakiś sentyment mi wejdzie. Ale naprawdę czeka na nas jeszcze sporo tytułów. Mam nadzieję, że też jesteście podjarani na te niektóre kontynuacje, naprawdę OP tytułów do grania. W ogóle chyba przyszedłem jakoś z dupy źle, ale tutaj jest jakaś inna droga i idę w tą drogę. Trochę pobłądziłem, ale tak naprawdę się cały czas oddalam. Ale proszę. Może tutaj właśnie będzie wejście. Wydaje mi się, że dobrą drogą poszedłem. Tak, to jest typowy ten początek właśnie, jak tutaj się przychodziło. Lipa jest trochę, że tutaj jak się ich raz wybiło wszystkich wrogów, tak naprawdę wieje i już nie będę mówił czym. Ale dobra, jesteśmy tutaj, gdzie mamy być. Nawet mamy ptaszka. 24 z 48, czyli tak naprawdę połowę mamy, nie? Może jak będę, nie będę leniwy, o, w ten sposób powiem, no to zabawię się i te wszystkie kruki pokonam, a wtedy zostanie prosta droga, żeby otrzymać te właśnie tam bajery, nie? No dobra, spoko. Musimy ewidentnie iść tutaj do góry. I tak naprawdę tutaj w Alfheimie, jak nie zapomniałem i dobrze powiedziałem, Alfheimie, to zostało nam tylko to. Wiem, że jeszcze trolle są, ale przyznam się, nie znalazłem, nie sprawdzałem. Co potrzebujesz, żeby te trolle obudzić, nie uleczyć? Kurwa, ja chcę je zaciukać. O proszę, są tutaj gnojki. Dobra, bawimy się w ten sposób. To też nam właśnie daje fajnie stuna czasowego. Przyjemny akcencik. Dobrze. O, jak on sobie tarczę zrobił. Okej, okay. Ogarnęliśmy mu to. Jesteśmy na dobrej drodze właśnie. I tyle. I co to wszyscy? Pojawiają się dwa kolejne. To tyle? Ale lipa. Ja liczyłem to na jakąś fajną walkę, a to jest w ogóle lipa. To jest niedobrane do poziomu trudności, widzę. Znaczy nie do poziomu trudności, do fabuły mam na myśli. Jesteśmy tak naprawdę już poza fabułą, więc tutaj powinny być same koksy. Chyba, że oni są takim ekspem przed tymi prawdziwymi koksami, no ale nieważne. Dobrze. Czyli teraz najrozsądniej będzie zawrócić. I tak naprawdę Alfheim mamy w 88%. Artefakt, wiedza o świecie, kruki 1 na 2, skrzynie 2, legendarne skrzynie też 2. I teraz tak, szczeliny mamy, wszystko inne jest. I tu już nie ma żadnych nagrobków, nie ma tych. Jeszcze wiedza o świecie, kruki, skrzynie i legendarne skrzynie. No, tylko że nic nam się w ogóle na mapie... Ojej, trochę zboczyłem. Nic nam się tutaj na mapie nie pojawia, nic nam nie pokazuje. No, ciężki temat. Ale wydaje mi się, że wiadomo, że jakbyśmy się przeszli w jakieś tu punkty, to by się okazało, że tam trzeba włócznie wbić i tak dalej. Dobrze.
cofamy się i lecimy po prostu. Zobaczmy, czy w ogóle mamy jakiegoś questa. Szczątki Asgardu, wiadomo. To ustalmy sobie, że nasze przysługi, szczątki Asgardu, to jest nasze główne zadanie. Dobrze, no wiadomo, co trzeba będzie zrobić, jak się dojdzie do bramy. Half-goofy sobie latają, chillują. W sumie możemy powiedzieć half-goofki takie małe. Chciałbym po prostu sobie pójść do bramy, a nie chcę tu błądzić. To było tutaj u góry? O nie. Nie, dobra, tylko tędy możemy przejść. I tu było to przejście i tu jest ten gość, dobrze. Idziemy dobrze. Tu powinniśmy mieć bramę, nie? Dokładnie. No i spoko. No to co? Tu nam pokazuje Vanaheim. W zasięgu wzroku. Maspelheim. Ostatnie wyzwania. Nilfheim. Oczy Odyna. I po kolei Vanaheim. W zasięgu wzroku. Równiny. Nie wiem, o co chodzi z tym questem w zasięgu wzroku. Wydaje mi się, że to jest jakiś skarb po prostu. Vanaheim czeka. Zdaje się, że pani Sif przekonała starego Knura do przyjęcia uchodźców z Asgardu. To był jego pomysł. O! Chciał w ten sposób pojednać Vanów i Asów. Genialny pomysł! Drań próbuje udowodnić, że jest lepszym dyplomatą ode mnie. Przynajmniej nie namawia jej do wyjścia za mąż. Zwyczajem innych dyplomatów. Cios poniżej pasa. Należało mi się. Dobrze. Przydałby nam się... krater w Vanaheimie. I to jest ten pożeracz dusz. Jestem ciekaw, czy on w tej chwili w ogóle tam będzie. Jest Lunda. Z Lundą sobie zagadamy, bo nigdy nie wiadomo. Właśnie o tym mówię. Mroźny płomień. Ósmy poziom Lewiatana. Czyli cały czas levelujemy. Rękojeść jest na maksa. Dobra. Rękojeść. A, świecące węgle. Włócznia. Nie, i też nie. Tarcze. Czyli nasza tarcza może być ulepszona. To akurat cieszę się. Miecze są na maksa. Co mogę dla ciebie zrobić? Pancerz. Nie mogę. Też to są kozackie pancerze. Dobra, to jest na maksa. To nie.
I to też nie, bo nie mamy klejnota, dobra. Akcesorium. Zasoby. No, o to chodzi. O, co mogę zrobić dla bogini? Dobra. Dobrze, myślę, że to wszystko na ten moment. Idziemy po tego pożeracza. Mam nadzieję, że on się w ogóle odpali, bo ostatnim razem to przecież była jakaś lipa. Sporo tych bugów, naprawdę, tak jak się człowiek przypatrzy, to jest co by tutaj wybrać. Ale dobra, dawaj, cwaniaczku. Za tobą uważaj! Dobra, jedziemy z nimi. Dobra, on powinien tu być. Czajcie bardzo, że on tu powinien gdzieś być. A tego skurczybyka nie ma. On tu powinien chodzić. Ta skała mi wygląda jak on. Patrz to, on tu jest, cwaniaczek. Dobra, wywabiliśmy skurczybyka. Na luzie sobie go ogarniamy. Dobra, jest ogłuszony. Jeszcze jeden raz, tak, i tyle. I tyle. O wszystkim. Może teraz w tej dolinie znów rozkwitnie życie. Mam nadzieję. Pana Heim dość... Pytanie jest takie. Czy on tak cały czas się ukrywał i ja po prostu go nie widziałem jak taka ślepa mysz? Czy on teraz się dopiero pojawił? I co? Ukończone. Kozak. Świetnie. Można wykorzystać go do stworzenia pancerza łowcy. Cokolwiek to znaczy, cokolwiek to jest za pancerz. To wygląda typowo jak to jakieś przejście. Dobra, pójdziemy sobie w tym kierunku, bo chciałbym do tego reniferka sobie pójść. Nie wiem, czy dobrze idę. Wydaje mi się, że tak. Zobaczymy. To jest najgorsze, że to jest tak właśnie pusto, jakby po walce już właśnie nie ma przeciwników, ale jest dobrze, trafiłem tu. I teraz powinienem mu coś dać i będzie silny. Chyba jest głodny. No chodź, musisz ze mną wrócić, mam gdzieś to, że jesteś głodny.
domu czeka na ciebie więcej żarcia. Chodź! Muszę przyznać, że pomaganie tym jeleniom to przyjemna odmiana. Obawiałem się, że trzeba będzie je zabijać. Tak. Zamierzałeś go zabić, gdyby zaatakował, prawda? Tak. Spoko, nie, no okej. Okay. O to chodziło. I teraz tak naprawdę... Co my tu mamy? Mamy coś. Mamy portal. Mamy portal. Mamy nagrobek berserka w ogóle w niezbadanej części mapy. Śmiesznie. Ja powiedziałbym prosto, no po kolei, nie? I tyle. Pytanie, czy ja po prostu trafię tam. To jest zasadnicze pytanie. A, kolejny kryształ. Zatrzymajmy go, dopóki nie wymyślimy, co z nim zrobić. Cały czas nie wiem, co to za... A tu jest przejście. Ja tu nie byłem i czyli idę w dobrym kierunku. Aha, to jest to wyjście, dobra. Ludzik. Idziemy zamknąć szczelinę. Prosto czy w lewo tu powinienem iść? To jest dobre pytanie. Przecież widzisz, że to nie działa. Dobrze. Trochę HP, trochę szału. Ta szczelina jest bardzo blisko. Tylko jak tam dojść, bo tutaj... Że to było bardzo blisko, to nagle zrobiła się duża, ale to duża przepaść. Ale ja tu byłem. Pamiętam, że tu byłem, ale nie wiem, czy ja poszedłem dalej tu. Czy ja zabłądziłem już, kurwa. Ciężko powiedzieć. No tu nie ma. Tu bokiem nie ma żadnego przejścia. Tu jest to wejście i ja już szczerze nie pamiętam, co tu było. Skok. I co? I wchodzę sobie do jaskini, gdzie są śmierciożerne dosłownie rośliny. Nie no. Dobra. Trochę teraz będę tutaj blefował. Improwizował, bo naprawdę za cholery nie wiem, jak tam iść. A przejście tutaj wydaje mi się, że nie jest dobrym pomysłem. A może? Wydaje mi się, że ja tutaj nie poszedłem. Okej, nigdzie tu nie mam iść. Ale tędy mogę. Nie, ja tędy nie poszedłem. Coś mi się tam albo zgubiłem wtedy. Albo. Nie, ja tu zawróciłem, pamiętam już. O. Coś było. Pa, tu jest skrzynka normalna. Ja tutaj nie pamiętałem, jak mogę przejść, tak. Tak było. Pod wpływem zaklęcia jeszcze taki zły troll pod wpływem zaklęcia. O nie. Naprawdę. O, co tutaj za kurwa kipisz jest w ogóle? Co tu się dzieje? Skrzyneczka, cyk, pyk. Złocisze. Nic z tego. Dokąd teraz? Pff, nic z tego. To rozumiem, że nic z tego. No co ja będę tu świrował? Za tobą, Kratosie! Już? O, to są te cwaniaczki, dobra. Te worgeny są naprawdę silne.
Trzeba z nimi uważać. Każdy ten finisher kończy się na tym samym, czyli rozrywanie mu głowy. No jo. My w ogóle w swą stronę poszliśmy. Z dupy totalnie. A tu ile rzeczy jest. Szczelina, nagrobek. Szczątki Asgardu, pełno jest tu rzeczy. O, aż kichłem, żeby się z tym zgodzić. Dobra, no śmiesznie jest, że tutaj na pewno coś mamy do zrobienia, bo ten troll tam rzucał tymi kamieniami i teraz, żeby tego trolla tutaj dopaść, to mi się wydaje, że musimy iść po prostu tędy. I tyle. To i on. Koszmarek Odyna. Rozejrzyjmy się, dobrze? Przeklęty. Powód z rzeki. Dotarliśmy na drugą stronę kanionu, gdyby wciąż płynęła nim woda. Czyli jak widzicie, w dobrą stronę idziemy, bo wejdź w zaporę. Nam się tutaj kłeścik odpalił. I ci powiem, że ja tutaj wam powiem wszystkim i sobie i w ogóle jest si, że ja tutaj robię tego questa od razu. Co tu się dzieje? Są nowe rośliny. Otwórz papę. I tyle. To one są bardzo dzikie. Trzeba z nimi uważać. Może jest tam coś przydatnego. Albo i nic. Wiesz, tak się składa, że nie mam ciała. Skoro ja potrafię być optymistą, to ty też. A mało HP. I nie cieszy mnie to. Dobra, idziemy w kierunku naszej przysługi. Tutaj coś ten. Tu nie idziemy w kierunku naszej przysługi. I wydaje się na pierwszy rzut oka, że nie ma żadnego przejścia. Ale tak coś mi podpowiada, że jednak tutaj coś jest, jakaś możliwość. Ale dobra. Cyk pyk. Jeżeli otworzymy zaporę, zyskamy dostęp do innych części krateru. I ocalimy tutejszą przyrodę. Właśnie miałem to powiedzieć. Jest C. Oddalamy się od questa, ale tak naprawdę trafiliśmy na coś, czego się nie spodziewałem, czyli na ukrytego questa. Oni tam rzucają jakimiś baziewami trującymi pewnie. Ja sobie tutaj do nich, o. I tyle. Kto to był? Kapłani i kapłanki Wan. Jak tamta z nas rzeki. Ci okultyści uciekli się do magii Seidr, żeby stawić opór Asom. Gdybym była z nimi, mogłabym ich przed nią ostrzec.
Nie mogłaś ich powstrzymać. Możliwe. Ale możemy zakończyć ich cierpienie. Czyli co? Coś proponujesz? Czy po prostu masz na myśli, że mam zabijać każdego heretyka i w ogóle wszystkich po drodze? Uuu, proszę. Ale spieprzył. Co czai się w mraku? Bracie, ta nikt zaleczy resztę! Ona żyje, ta nikce, tylko gdzie? A nie, jednak nie. Odporność na trucizny mi siadło. A skąd to już nie wiem. Okej. Spróbuj użyć korby. Chyba tędy nie przejdziemy. Przynajmniej na razie. Już nie bądź taki cwany. Co tu mamy? O, proszę. Questy i questy. O co chodzi? To opowieść o walce. O jasnowłosej kobiecie, która stawiła czoła najpotężniejszemu z bogów. O kim mówisz? Wyjaśnij. Kratosowi? Niestety. Nie pamiętam żadnych szczegółów. Miałem kufel, pełen miodu i czułem radość. Tak, to był dzień, w którym miałem się pogodzić z dawnym przyjacielem. Ale stało się coś strasznego. Chyba się nie pogodzili. Czy to coś przyniosło ci zgubę, przyjacielu? Wiem, że coś mi umyka. Trzy stawy. Widziałem wszystkie trzy. Proszę, pomóż mi odzyskać utraconą przyjaźń. Przywróć mi pamięć. Ofiara wojny, kufel. Nic dla ciebie odpowiedzi. Albo nie. Więcej wiary, bracie. Odpowiedzi są bliżej niż... Druga połowa kufla na miód. Aha, tutaj widzę już na czym, o co tutaj chodziło z tym kręceniem korbą. A pierdole. Dobra. Zrobimy to w ten sposób? Jednak nie dałem rady w ten sposób tego zrobić. To jest ogólnie najgorsza mechanika tej gry. Mogę powiedzieć to tak otwarcie po prostu. To jest niby coś miało być fajnego, a kurwa wyszło jak zwykle. No cóż. No właśnie, tu trzeba się tak nasrać tego. A i tak wychodzi lipa. Tu wygląda tak jakbym miał. Może o to chodzi, że od tej strony bardziej. Mogę, nie mogę. Jest za daleko, więc to nie od tej strony. Jestem gotowy na ucztę w przyszłym życiu. No ale jesteś duchem. Wydaje mi się, że dobrze było właśnie z tej strony, tutaj gdzieś. Ale czy ja jestem w tym dobry, to nie wydaje mi się.
No, mi się wydaje, że to się wszystko trzyma kupy, nie? Ale właśnie mi się tylko wydaje, no kurwa, ale się z tym trzeba pierdolić. No, co ja mam powiedzieć? Dobra, to nie jest tutaj bez powodu. Ale ulga. Woda znów płynie. Sprawdźmy, co to dało. Dobra, ale gdzie ja to mam sprawdzić? Aha. Pojawiła się nowa droga. Super. Cieszę się. Udało mi się. Drugą połowę kufla. On tylko chlać by chciał. Duszek nasz. Tutaj coś się pokazało? Jasne. Dobra, hop. Tutaj żywią się dręki. Przygotujcie się. Jak zacznie się walka, nie będzie czasu na rozmyślanie. Jestem gotowy. Chcę wyzwania. Przygotujcie się. Dobrze. My to mamy szczęście. Kolejny. Ja się z nim tutaj patyczkować nie zamierzam. No patrz tego, on tam sobie myśli, że o, się schowa. Dobra. Lecimy z nimi. O, ale Freja mu tam nakopała. Zapora otwarta, żarłoczne dreki ubite. Dżungla powoli wraca do dawnej świetności. Tutaj co, będzie łódka stąd, czy to wszystko? Oh. Czy ja tak naprawdę zbłądziłem i to był quest do tych drek? Ale tak naprawdę tu nie ma żadnej, nie wiem, łódki, a ja tak tutaj świruję? Aż mi się nie chce wierzyć, ty. Ja muszę się temu przyjrzeć. Ale przypał.
Dobrze, kochani. Na ten moment serdecznie dziękuję, że jesteście. Zostawcie coś po sobie. No i co? Stay tuned z kanałem. Yo, do następnego.